Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, witam w programie Gość Dnia w Telewizji Wobrzych. W naszym studiu Krzysztof Janczak, trener siatkarzy Wiktorii PWSZ Wobrzych. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie trenerze, Wiktorii nie udało się awansować do pierwszej ligi w turnieju finałowym. Czy to znaczy, że pan będzie jeszcze trenerem? Czy pan rezygnuje z pracy w Wobrzychu? Bo zwykle jak przychodzą jakieś niepowodzenia, to prezesi klubów mają gorącą głowę i chcą wszystko zmieniać. Ciężkie pytanie na dzień, w dniu dzisiejszym, natomiast myślę, że na pewno nie będę uciekał gdzieś tam ze statku, który dryfuje teraz. Także jeżeli dane mi będzie prowadzić dalej zespół, ja podejmuję wyzwanie. Myślę, że w tym sezonie nie do końca, ale spełniłem oczekiwane to coś, co miałem zrobić. Był zespół, była świetna drużyna, kapitalna atmosfera, było pasmo powodzeń i się przytrafiło takie niepowodzenie, że kurczę, boli do dzisiaj. No właśnie, podczas turnieju w Rzeczycach dwie porażki z zespołami z Zawiercia i Spały. To były takie mecze, że pan przed spotkaniami myślał, że może być różnie, czy pan myślał, że na 10 spotkań 9 z nimi wygramy? Ja byłem przekonany i drużyna też, że my tam jedziemy ugrać pierwszą ligę. Powiedzmy sobie szczerze, że pracowaliśmy bardzo mocno w tym sezonie, bardzo długo, bardzo wytrwale, byliśmy gotowi mentalnie. Zawodnicy stanęli na wysokości zadania, prezesi też stanęli na wysokości zadania. Czy pan się czuł faworytem ze swoją drużyną? Pan tam pojechał wygrać, wziąć swoje. Tak, to może nie tyle wziąć swoje, bo ja cały czas mówiłem, że będziemy grali o pierwszą ligę. Takie były założenia moje, zespołu, bo to potem na zespół przeszło. Tylko mówiłem wprost, że potrzebne jest jeszcze szczęście sportowe, a chyba tego nam zabrakło. Ciężko było zrozumieć, do dzisiaj jest ciężko zrozumieć, co się stało, dlaczego tak wyszło. Ja wiem, że zawodnicy i trenerzy nie cierpią takiego pytania, ale ja je muszę zadać. No dlaczego tak wyszło? No, prowadzicie w piątym secie ile? 13-3? 12-3. 12-3, czyli dostałem trzy piłki tak naprawdę do tego, żeby osiągnąć sukces, żeby pojechać, otworzyć szampany, pojechać na urlopy zasłużone. No i co? I teraz pan powie, że szczęścia, ale... To zwykle szczęście wiąże się jakoś z umiejętnościami, z umiejętnością opanowania emocji w tym ostatnim secie, w tych decydujących piłkach, jeżeli przeciwnik zdobywa ileś punktów pod rząd, no to się już liczy mentalność w pewnym sensie. No zgadza się i powiem szczerze, że chłopacy mentalnie byli gotowi na to, żeby skończyć piłkę. Po prostu, no niestety wszystko co trafiało w blok, to zespół zespały jako młody zespół, ale przypominam, że tam z tamtej szóstki pięciu już mam podpisane kontrakty w Plus Lidze i pewnie pojawią się na parkietach plusligowych w przyszłym sezonie. Czyli w pierwszej lidze wyjmowali gdzieś tam, gdzieś tam piłki nieprawdopodobne i o dziwo kontrowali nas. Także tutaj tak naprawdę to my nie wymiękliśmy, my nie postawiliśmy kropki na D, ale zawsze tłumaczę, że to jest. No niestety w tym momencie muszę powiedzieć wprost, zabrakło tego szczęścia sportowego, bo jedna głupia piłka i byłoby po robocie, a tu niestety się cofnęło w taki sposób, że no mi jest ciężko to wytłumaczyć. Oglądałem ten mecz, przede wszystkim piąty set, no już co najmniej z 12 razy, w zwolnionym tempie. Próbowałem ja generalnie zastanowić się nad tym, czy mogłem jakoś zareagować w inny sposób, czy co zrobić i tak dalej. No ciężko mi jest to wytłumaczyć. To się zdarza, coś takiego się zdarza raz na 100 tysięcy wyników i pewnie będziemy gdzieś w kartach historii. A ten sezon drugoligowy dosyć łatwo jednak wygrany przez was, bo z Gwardią Wrocław, która miała być waszym największym konkurentem, 3-4 mecze wygraliście, tak? Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. Czy tam nie było za łatwo i wam się nie wydawało, że już... Że ta pierwsza liga, no jak swoją grupę żeśmy tak łatwo załatwili, to kto nam może... Nie, za łatwo nie było. Ja myślę, że nawet w turnieju półfinałowym, zaraz po turnieju, gdzie powiedzmy sobie mogło być troszeczkę rozluźnienia, nie miało takie coś miejsca. Od razu zabraliśmy się w szatni i powiedzieliśmy, panowie, no jesteśmy dopiero na początku tej drogi. Tak naprawdę, bo ten turniej, na który pojedziemy, zweryfikuje wszystko. I zweryfikowało nas życie, zweryfikowało nas, tak naprawdę sport nas zweryfikował, że no nie wyszło. No kurczę, jest to... Ciężkie do wytłumaczenia. Ja myślę, że oczywiście wielu będzie teraz znawców, którzy powiedzą, że no tak, bo to, bo się nie nadawali, bo coś, ale
ja wiem w to, że po prostu ja do chłopaków nie mam żadnych zażaleń. Po prostu tak wyszło i tak miało być. No to jest takie, wie pan, czasami sobie zadaję pytanie, po co my ciągnęliśmy ten trzeci set? Może lepiej było przegrać 3-0, podać rękę, gratulować im, że są naprawdę lepsi. Zrobiło się po dwa. Zrobiło się 12-2. I w drugą stronę... nie wystarczyło. To po prostu to brak słów. No dobrze, to... Przechodząc od analizy tego meczu, do takich warunków, o jakich zwykle rozmawiamy po rozczarowaniu, to zwykle prezesi albo właśnie zwalniają trenera, albo mówią, potrzebujemy wzmocnień na tej pozycji. Takie przynajmniej w piłce nożnej, czy tak jest w siatkówce? Czy to jest bliżej koszykówki, gdzie się po prostu montuje zespół na kolejny sezon, co roku wymienia 80% składu? Może i tak jest w niektórych klubach. Tutaj prezesi powiedzieli wprost, że oni są od innych zadań niż od stworzenia drużyny. Oni mają zabezpieczyć inne rzeczy i powiem szczerze, że w tym sezonie było wszystko idealnie. Także no, na dzień dzisiejszy nie jest skończona kwestia pierwszej ligi. Natomiast no, jak to będzie, to... Do tego chciałem za chwilę wrócić jeszcze, do tego, tej ewentualności, że będzie jeszcze szansa zagrać o tą pierwszą ligę. Ale czy pan widzi teraz, jak patrzy na swoją drużynę, pan czuje, że przydałby nam się jeszcze zawodnik na tą pozycję, żeby wzmocnić konkurencję? Na pozycję, nie wiem, atakującego, przyjmującego, środkowego, rozgrywającego. Nie chcę tu nikogo wskazywać, bo też nie widziałem tych meczów więc w Rzeczyce, więc trudno mi tutaj panu cokolwiek sugerować, ale... Ma pan wrażenie, że zespół trzeba wzmocnić jeszcze na przyszły sezon? Powiem szczerze, że ten zespół był już na tyle fajnie poukładany, że wszystko szło w dobrą stronę. No, troszeczkę być może zabrakło Igora Kozłowskiego, który w niefartowny sposób nam uciekł ze składu. Kontuzję złapał. Kontuzję, tak. No, myślę, że to była taka siła napędowa. Przede wszystkim zawodnik cholernie silny mentalnie, który w odpowiednich momentach potrafił krzyknąć, szarpnąć po wywalczak. Chociaż nie powiem, że inni też stanęli na wysokości, ale no, zabrakło czegoś. Teraz można gdybać, czy faktycznie może jakieś zmiany, może czegoś, może trener mógł zrobić takie ruchy, a nie inne. Teraz to każdy może być mądry. No, my byliśmy już o włos od pierwszej ligi i wszystko uciekło. I dalej jesteśmy w drugiej. No dobrze, ja tak swoim pytaniem zasugerowałem, że będziemy uzupełniać skład, ale może powinienem w ogóle zapytać, czy w przyszłym sezonie drugoligowym ta sama ekipa będzie w Wałbrzychu, czy po prostu się ci panowie rozjadą? Bo skoro byli na progu pierwszej ligi, może się pokazali komuś, może ktoś im lepsze warunki zaproponuje? No tak, zacznijmy od tego, czy która liga będzie w Wałbrzychu, bo gdzieś tam są jakieś, powiedzmy, przecieki, że być może jeszcze będzie reorganizacja ligi i my dostaniemy moment swój, że jeszcze raz podejmiemy rękawice. Na czym to może polegać? Od czego to jest uzależnione? No, chociażby wejście Lubina do Plus Ligi, czy też Będzina, który nagle znalazł halę, ponoć, to wszystko jest takie nieoficjalne, może spowodować, że się pojawi się miejsce w pierwszej lidze. Rozumiem, ale to chodzi o to, że ta Polska Liga Siatkówki zaprasza sobie kluby do gry w swoim gronie, które spełnią określone warunki. Tak? I jeżeli Lubin zostanie zaproszony, spełni te warunki, to będzie grał niezależnie od jego wyników sportowych na dobrą sprawę. Znaczy Lubin wywalczył sobie czwórkę i tutaj jest założenie Plus Ligi, że jeżeli drużyna, która zajmie co najmniej czwarte miejsce i pierwszy wykaże się budżetem plus organizacją sportową, plus halą, która jest w Lubinie teraz otwierana, no to jest duże prawdopodobieństwo, że w przyszłym roku Lubin zagra w Plus Lidze, a tym samym zwolni się jedno miejsce. I być może o to jedno miejsce będzie walka dwóch zespołów, które powiedzmy grały Final Four, bo tak można to nazwać, czyli nas i Karpaty Krosno by wchodziły w grę. I my jako zespół, jako prezesi, jako całokształt wałbrzyskiej siatkówki podejmujemy taką rękawicę i... To co pan teraz zrobi z zawodnikami? Pan ich puści na urlopy, jak pan wie, że może pan mieć teraz mecz z Karpatami? No, wie pan, to tak naprawdę to zawodnicy dostali teraz tydzień wolnego, bo muszą troszeczkę w głowach, musi się poukładać i troszeczkę otrzeźwieć trzeba z całokształtu, bo jednak doznaliśmy wszyscy dużego szoku, tak to trzeba nazwać. Natomiast od razu mówiłem, że panowie nie przestajemy trenować, dwa razy siłownia w tym tygodniu plus bieganie, przygotowanie motoryczne i w poniedziałek prawdopodobnie zaczynamy dalej.
Myślę, że ten tydzień nie oduczą się grać w siatkówkę na tym poziomie, na którym grali. Jeżeli przyjdzie taki akces, że gramy dwumecz albo gramy jedno spotkanie na neutralnym terenie, no to my wychodzimy i spróbujemy zdobyć już wtedy awans. Nie w ten sposób, jaki mieliśmy zdobyć Spale, tylko wygrywając 3-0 i tyle w temacie. No dobrze, to zapytam teraz o publiczność w Obrzychu. Bo na tym półfinałowym turnieju hala była wypełniona w dużym stopniu, ale na waszych meczach ligowych bywało z tym różnie. Czy ma pan wrażenie, że w Wałbrzychu jest dla kogo robić siatkówkę? Bo jak pamiętam, Chełmiec Wałbrzych sprzed 20 lat też nie zawsze się udawało ten OSIR wypełnić, a jak już porównując z Górnikiem Wałbrzych z koszykarzami sprzed 20 lat, to już różnica była znacząca. Teraz macie swoje grono wiernych kibiców, ale no, kilku do kilkunastu jest na każdym meczu tak zwanego młyna. Ale czy Wałbrzych jako miasto, pan czuje, że potrzebuje tej siatkówki w pierwszej lidze? No, ja jako koordynator wojewódzki siatkarskich ośrodków szkolnych powiem wprost, że ta młodzież, która przybywa i patrzy na nas, to na pewno z tego coś będzie, jeżeli będzie dobra drużyna siatkarska. Mówię o seniorach, dlatego przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że młodzież zaczyna się garnąć do siatkówki, a to jest bardzo duży krok do przodu. Czyli raczej popularyzacja sportu, tak? Tak, popularyzacja. Wiktoria ma pokazać młodym ludziom, do czego można dojść. Tak, myślę, że już w tym roku młodzież przychodząca na... Zresztą mam takie sygnały, że młodzież przychodząca na nasze mecze już ma swoich idolów, już gdzieś tam podpatrują, w jaki sposób reagować, jak się zachowywać na boisku, poza nim. Ale pełna hala się panu nie marzy, żeby przyszedł taki prawdziwy kocioł, 2000 ludzi? Nie wiem, ile tam się zmieści teraz w Akwazdroju i ryknął tak porządnie. No marzy się. Oczywiście ja myślę, że my jako drużyna siatkarska Wiktoria PWSZ przede wszystkim własną grą chcemy spowodować, że kibic będzie chciał przychodzić, będzie mu się to podobało. Zrobiliśmy teraz pół kroczku do tyłu, bo przegraliśmy w niewiarygodny sposób, tak to trzeba określić. Ale myślę, że ta siatkówka idzie do przodu i naprawdę tutaj wierzę głęboko w to, że publiczność chce siatkówki w Wałbrzychu. A ta presja by pomogła czy przeszkodziła? Jakbyście mieli rzeczywiście na każdym meczu 20 dziennikarzy, 2000 ludzi w hali, prezydenta, wszystkich urzędników, którzy przecież wam pomagają finansowo klubowi i czuli to, że musicie w tym roku to zrobić. To by było łatwiej czy trudniej, spętane nogi, czy poniosłoby was to? Presję mieliśmy od samego początku i sami w sobie ją wywarliśmy, bo ja rozmawiałem z zawodnikami, powiedziałem im wprost, o co mi chodzi. Zresztą kontrakty były tak sformułowane, że jak odpadamy w marcu, to jest koniec sezonu i kończymy i nie mamy o czym mówić. Walczyliśmy do samego końca, bo ci zawodnicy byli gotowi do awansu. Ci zawodnicy naprawdę zrobili, poszczególne osoby zrobiły bardzo duży postęp i powiem szczerze, że ja widzę przyszłość w tym zespole tak naprawdę. Ja widzę chłopaków, którzy się rozwijają, którzy chcą. Presja, no prezydent był kilka razy na naszych meczach, rozmawiał ze mną osobiście, bardzo mu się podobało. Wierzę w to, no mówił mi, że trzyma kciuki, więc uważam, że prezydent musi być za każdym sportem, ale siatkówka też mu się podoba i to jest piękne, że oprócz no, prezydenta przychodzą też zwykli ludzie, którzy zaczynają nabierać przekonania, że to jest ten sport, który w Wałbrzychu powinien dominować. Pan jest osobą, która kiedyś w Chełmcu grała w siatkówkę. Jak jeszcze wałbrzyska siatkówka występowała pod szyldem Chełmca, mamy bogate tradycje, Puchar Polski zdobyty już ponad 20 lat temu, jeżeli dobrze pamiętam. Dlaczego więcej siatkarzy, którzy byli w Wałbrzychu, nie angażują się teraz w Wiktorię? Nie ma dla nich miejsca? Pan nie czuje, że są potrzebni? Czy oni czują, że to jest obcy twór teraz? Odpowiedź dla mnie jest bardzo prosta. Ja grałem w siatkówkę ileś tam lat. Grałem na jakimś tam swoim określonym poziomie. I dlaczego zostałem trenerem? No dlatego, że siatkówka to jest moja druga miłość. Zaraz po żonie. Także tutaj musi być jasność. I nie wyobrażałem sobie, żeby z tej siatkówki zrezygnować. Zresztą miałem swoje przeboje w życiu jako już osoba na stanowisku trenera. Ciężko czasami przeżywałem. Mówiłem dość, stop, nie chcę tego więcej mieć. Okazywało się, że minął miesiąc i nosiło i musiałem coś robić. Także ja mam to w sercu. Dlaczego ludzie, którzy kiedyś grali w siatkówkę, a dzisiaj nie przychodzą, nie popatrzą, nie stwierdzą, czy idzie to w dobrą stronę, czy w złą,
nie będą na meczu, ciężko mi jest powiedzieć. Może nie mają tego w sercu. Jest moja odpowiedź. Pan by tego potrzebował? Takiej rady starszych, jakby ci z pana starzy koledzy z Chełmca Wałbrzych przyszli czasami i coś podpowiedzieli? Czy pan uważa, że pan jest trenerem, to jest na pana odpowiedzialność, proszę się nie wtrącać? Byłoby to miłe przede wszystkim zobaczyć ich na meczu. Zobaczyć ich, że czasami przyjdą na treningu, powiedzą: cześć Krzysiek, fajnie, że teraz jesteś trenerem, bo kiedyś coś grałeś z nami i super, bo to chodzi o taką więź, taką historyczną. Zresztą ja pamiętam, jak z chłopakami pierwszy raz szliśmy, pierwszy teren, który zrobiliśmy na górę Chełmca, opowiedziałem im historię, pomimo tego, że byliśmy bardzo zmęczeni, dlaczego Chełmiec i dlaczego Chełmiec Wałbrzych drużyna się nazywała, wtedy już wiedzieli. Tak samo i więź z chłopakami starszymi. No, miło by mi powiedzieć, że Artur Botwina, który był swego czasu najlepszym przyjmującym, podszedł do mojego libero i powiedział: no fajnie się ruszasz, chłopie, ja kiedyś też to miałem, może coś tam dopowiedzieć. Ale powiem szczerze, że też widziałem parę osób na meczu, bo był i Adam Kmoch, był i Sławek Zieliński, był Darek Ratajczak, był Tadeusz Żabski. No gdzieś to grono zaczyna ściągać, także krok po kroku myślę, że też przyjdzie czas, że oni też dumnie przyjdą na mecz i powiedzą: a, fajna robota, fajny sport, jedziemy dalej. Bardzo panu dziękuję. Państwa zapraszamy na siatkówkę w pierwszej czy w drugiej lidze. Krzysztof Janczak, trener Wiktorii PWSZ Wałbrzych, był naszym gościem. To był program Gości Dnia. Krzysztof Szwałek, do zobaczenia. Dziękuję pięknie, do widzenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.